rozpoczynamy kolejną inwestycję w Grudziądzu, inwestycję drogową, przebudowę ulicy Rybackiej. To inwestycja od dawna wyczekiwana. Udało nam się wyłonić wykonawcę. Wartość tej inwestycji to 4,5 miliona, około 4,5 miliona złotych. To kolejna inwestycja drogowa. Przypomnę, że tych inwestycji w ostatnim czasie realizujemy bardzo, bardzo dużo. Jest wiele na ukończeniu, chociażby przebudowa sieci tramwajowej z modernizacją ulicy Chełmińskiej. Na ukończeniu jest ulica Ruchniewicza. Wcześniej zakończyliśmy chociażby ulicę Zaciszną. Rozpisujemy też lada moment przetarg, ponowny przetarg na przebudowę ulicy Kościuszki. Uzyskaliśmy też dofinansowanie i lada moment też będzie przetarg na fragment łącznika ulicy Łyskowskiego z ulicą Karabinierów. Ta ulica zyska zupełnie inną, nową infrastrukturę wraz ze ścieżką rowerową. Będzie ulicą jednokierunkową od ronda Matematyka Jana Sikorskiego w kierunku Alei 23 stycznia. Mam nadzieję, że wykonawca, który został wyłoniony, nie realizował do tej pory żadnej inwestycji w Grudziądzu, ale mamy nadzieję, że sobie z tą inwestycją poradzi i że te prace wszystkie będą sprawnie przebiegały. O tym, co tutaj dokładnie będzie zmienione, to myślę, i przebudowane, to powie przedstawiciel ZDM. To tyle na początek. Szanowni Państwo, ulica Rybacka jest jedną z najczęściej uczęszczanych dróg w Grudziądzu. Codziennie ulicą Rybacką przejeżdża tysiące samochodów. Wiemy, że stan techniczny tej drogi pozostawia wiele do życzenia. Wiemy, że mieszkańcy od wielu lat mówią o tym, że trzeba wyremontować tę drogę. Odkąd zostałem radnym, podjąłem działania zmierzające do tego, aby ulica Rybacka została wyremontowana. Dzięki wielu wnioskom składanym do budżetu miasta, rozmowom z panem prezydentem najpierw Malinowskim, teraz panem prezydentem Glamowskim, inwestycja ta niebawem zostanie zrealizowana. W ubiegłej kadencji udało się zabezpieczyć środki na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia remontu ulicy Rybackiej. W tym roku dzięki działaniom pana prezydenta między innymi oraz radnych, którzy poparli wnioski złożone do budżetu miasta, ulica Rybacka zostanie wyremontowana. Jak pan prezydent wspomniał, udało się wyłonić już wykonawcę. Mamy nadzieję, że ta inwestycja przeprowadzona zostanie w sposób prawidłowy, sprawnie i z jak najmniejszymi uciążliwościami dla mieszkańców, byśmy jak najszybciej mogli cieszyć się kolejnym nowym traktem pieszo, rowerowo, drogowym w naszym mieście. Przebudowa obejmie zakres od ronda do Alei 23 stycznia. Będzie to jezdnia jednokierunkowa, otrzyma nową nawierzchnię, zarówno jezdnia, jak i chodniki. Będzie to jezdnia jednokierunkowa z dwukierunkową rowerową. Będzie też wybudowane połączenie ścieżki rowerowej, która biegnie Aleją 23 stycznia z ścieżką na ulicy Portowej. Kiedy planowany jest początek prac i pierwsze utrudnienia i jakie? Początek prac planowany jest w przeciągu około tam miesiąca pewnie, tak? Bo podwykonawca ma podpisać umowę i po podpisaniu umowy dopiero nastąpi, przedstawi harmonogram, który ma być zaakceptowany przez zamawiającego. Czy jeszcze w tym roku kalendarzowo jest planowane? Chcielibyśmy zacząć, ale zobaczymy, jak pozwolą warunki atmosferyczne. To musi być jakiś tam rozbiórek, tak? Wiadomo, zaczniemy od rozbiórek. Jest też również będzie naprawiany mur oporowy, który tu jest przy byłym budynku skali. Także pewnie zaczniemy od tego muru, żeby utrudnienia na drodze zaczęły się jak najpóźniej. A jaki jest termin zakończenia? Do kiedy to droga? Wykonawca będzie miał 12 miesięcy od podpisania umowy na skończenie.